paliwa nie ma. Na coraz większej ilości stacji możemy się spotkać z takimi oto kartkami. O co tutaj chodzi? Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się wykorzystać Orlen jako tubę propagandową do sztucznego zaniżenia paliwa aż do tak absurdalnych poziomów po to, żeby wywołać pozytywny oddźwięk przed zbliżającymi się wyborami. A mówiąc wprost, zrobili tanie paliwo po to, żeby Polacy zagłosowali na jedyną słuszną partię. Natomiast jak zwykle nie pomyśleli o skutkach takiej decyzji. Ceny na stacjach spadają. Za benzynę i olej napędowy można zapłacić już mniej niż 6 zł. Większość Polaków uważa, że jest to efekt zbliżających się wyborów i spodziewa się podwyżek po 15 października. Polityka cenowa destabilizuje rynek, a jej wpływ na wynik wyborów jest niepewny, oceniają eksperci. I powinniśmy się cieszyć, w końcu paliwo mamy po 6 zł. Problem w tym, że paliwo jest sprzedawane tak, jakby cena baryłki ropy wynosiła jakieś 50 dolarów, a wynosi 94. W związku z czym paliwo na stacjach paliw powinno być po jakieś 7,50 albo nawet wyżej, a nie po mniej niż 6 zł. I gdzie leży problem? Problem leży w tym, że Orlen nie może legalnie sprzedawać paliwa w aż tak rażąco zaniżonej cenie. Więc niektóre źródła donoszą o tym, że Orlen sprzedaje swoje żelazne zapasy tylko i wyłącznie po to, żeby tą niską cenę utrzymać. Ponieważ gdyby przerabiali na bieżąco tą ropę, którą kupują na giełdzie, to paliwo było po 7,50, a to by się wyborcom mogło nie spodobać. Jest wytłumaczenie, dlaczego PKN Orlen legalnie sprzedaje paliwa, jakby ropa kosztowała 50 dolarów za baryłkę, a jest po 94 dolary. Czyli PiS posunął się do tego stopnia, że aby zwiększyć prawdopodobieństwo wygrania w wyborach, z drugiej strony na szali postawił ewentualny brak paliwa w kraju i zastój w gospodarce. Jeżeli PiS chciałby zadbać faktycznie o to, żeby Polakom żyło się lepiej, ceny były niskie, a gospodarka zasuwała do przodu, to by już dużo wcześniej obniżyli akcyzę na paliwo, a nie robili teraz takiego zabiegu, który skończy się brakiem paliwa. Jarosław Kaczyński kiedyś był na takiej słynnej konferencji prasowej, stał z kanistrem i powiedział, że ponad połowa ceny benzyny to akcyzy i podatki. I miał rację. Natomiast jak oni doszli do władzy, to zamiast obniżyć te akcyzy i podatki, to dowalili jeszcze kilka drobnych opłat. I zawieszenie na dystrybutorze kartki z napisem chwilowy czy tymczasowy brak paliwa to bardzo niepokoi naród, dlatego Orlen wyszedł temu naprzeciw i wydał instrukcję dla swoich stacji, co mają robić. Szanowni Państwo, w sytuacji tymczasowego braku paliwa na stacji od dnia 6 września 2023 roku obowiązuje poniższy standard oznaczania dystrybutorów. 1. Jeżeli brakuje wybranego rodzaju paliwa, właściwą naklejkę z rodzajem paliwa należy zakleić komunikatem z informacją o awarii danej pompy. Na przykład przepraszamy, awaria dystrybutora efekta diesel. 2. Jeżeli brakuje wszystkich rodzajów paliw, wszystkie oznaczenia naklejki paliwowe należy zakleić komunikatem formatu A4 z awaria dystrybutora, przepraszamy za utrudnienia. W załączeniu komunikaty do samodzielnego wydruku oraz instrukcja z wytycznymi do ich ekspozycji. W wyżej wymienionych sytuacjach nie należy używać czerwonych etykiet z informacją chwilowy brak paliwa. W wyżej wymienionych sytuacjach stacja nadal funkcjonuje. Kategorycznie zakazane jest eksponowanie jakichkolwiek komunikatów z informacją, że stacja jest nieczynna. Dział standardów i relacji z klientami sieci detalicznej. Departament Obszar Sprzedaży Detalicznej Orlen S.A. Po trupach do celu. Dobrego dnia.